Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem przenosimy się na łowce, jest to ostatni odcinek maratonu epickiego. Nagrywamy go oczywiście w niedzielę, wy go dostaniecie pewnie w poniedziałek, tak aby wiecie, nie było dwóch filmów jednego dnia. I co więcej, no zostawcie kciuka w górę standardowo, jeżeli maraton wam się podoba. Taki epicki, teraz pewnie będzie przerwa od filmów z 2-3 dni, no bo jednak troszkę tych filmów przez te ostatnie 3 dni wleciało. I dobra, myślę, że nie przedłużamy, tylko sobie od razu lecimy do szukania itemków. Standardowo, najpierw szukamy, później klikamy lochy. Te itemki tutaj już trochę nam dają, broń mamy już bardzo starą, więc ona zapewne też dosyć dużo nam da. Tutaj średnich, nawet możemy spojrzeć, no 44, a to było losowane jeszcze bez założonej runy na ulepszoną jakość przedmiotu. Także no na pewno sporo nam da zmiana chociażby samej broni. Także okej, myślę, że nie ma co przedłużać, tylko możemy szukać. I mamy jakieś rękawice, no trochę pancerza tracimy. A jak to jeszcze w ogóle wygląda tutaj u wojownika? Plus 33 około, ale też tracimy sporo pancerza. No nie, wydaje mi się, że nie chcemy. Nie chcemy ich na razie brać, no bo jednak wiecie, jakbyśmy tak z 500 pancerza tracili, no to jeszcze pół biedy, ale 2500 to jest naprawdę dosyć sporo. No tu znowu 34, ale znowu tracimy dosyć dużo tego pancerza, niestety, nie wiem dlaczego. Ale okej, no, lecimy dalej. Czyżbyśmy mieli takie mocne itemy? O, tu już mamy na przykład plus 1200, no ale to niestety jest na wszystkie cechy. No dobra, no mówię, tak do 500 pancerza mogę stracić, ale generalnie jednak wolałbym nie. I tu mamy bardzo fajne buty, które od razu sobie możemy kupić. I co więcej, no chciałbym też zmienić bronię towarzyszom. Nie wiem, czy mi się to uda, czy też mi się nie uda, zobaczymy. Przynajmniej no taki jest plan. Dobra, mamy coś niestety na wszystkie cechy, ale zobaczcie, plus 60, obrażenia od ognia 27% i możemy to kupić w razie czego. Jakbyśmy nie mogli znaleźć dla towarzysza, no to najwyżej jemu założymy. Jak to tu wygląda? Plus 36, no to nie daje tak wiele jak nam. Ale mimo wszystko sami musicie przyznać, że daje i tak sporo. Dobra, mamy jakąś klatę, która nam daje dużo pancerza. Tak, dużo pancerza, względem tej klaty też jest dosyć sporo, zresztą o, sami widzicie 2000, więc dobra, klatę mamy i rękawice zabierają tylko 8, więc nie ma problemu, możemy też je kupić. I tak naprawdę możemy to i to, żeby już nie marnować tutaj miejsca w ekwipunku, to sobie możemy to i to podmienić. Najpierw musimy oczywiście runki pamiętać, tu jest łączna odporność, tu są punkty życia, więc obydwie runy tak naprawdę są takie korzystne dla nas, także z przyjemnością je podmienimy. Dobra, rękawice jeszcze, gdzie one tu są? Tutaj. Cyk, okej, runka podmieniona, więc teraz odzysk klejnotu, cyk, odzysk, cyk. Tutaj sobie je wkładamy. Dobra, czyli klatę mamy, więc tak naprawdę tylko trzy rzeczy. Jeszcze hełm, broń i paseczek musimy znaleźć, ale dobra, to za chwilę. Dobra, mamy jakiś pasek, punkty życia 6% nawet, więc nie będziemy musieli podmieniać. Super, i daje nam też sporo pancerza. Względem tego też nam będzie dawał sporo. Dobra, czyli paseczek już mamy, więc jeszcze brakuje nam hełmu i broni. No i oczywiście broni dla towarzyszy, ale to wiadomo, najpierw siebie przebierzemy, tak można powiedzieć, w 100%, a później będziemy ewentualnie tych broni dla towarzyszy szukać. W każdym razie no nie jest źle, nawet sympatycznie nam to poszło. Dobra, mamy jakiś pasek znowu. Spróbujmy dla wojownika, ile da? 37, a tu 34. No niby sporo, niby nie. Te rękawice w zasadzie, ten pasek w sumie możemy mu podmienić, bo to się zamienia na siłę dokładnie. Więc ten pasek podmienimy, bo nie musimy tutaj ani robić dziury, ani runy wymieniać, także nie ma problemu. Tu mamy na wszystkie cechy coś. Plus 52, no też tymczasowo weźmiemy. I okej, szukamy w dalszym ciągu tego hełmu, no i jakiejś broni jednostatowej, w sensie trzystatowej, fajnie by było znaleźć, mam nadzieję, że się uda w miarę szybko. No ciężko się szuka itemku, jak już nam potrzeba tylko jednego, dwóch, bo sami widzicie, jak to wygląda. Paseczek to my mu podmienialiśmy, nie będziemy tam się bawić w żadne kible, chociaż w kiblu dzisiaj jeszcze chyba nic nie spuszczałem. O, i zobaczcie, mamy 500 z 1500, 52 średnie plus 48, tylko że runka taka sobie, ale runkę w sumie możemy nawet w zwykłych łukach poszukać, więc z tym raczej nie ma problemu. I tak, zamienimy sobie na razie na to zimno, niech będzie.
Co my tu mamy w ogóle? Ogień i ogień, więc na zimno na razie zamienimy. Mimo, że mniej procent, no to niby jest to zimno, więc niby jest to lepsze. Ale dobra, tu robimy miejsce na klej. No tutaj sobie odzyskujemy klej, no cyk. Czyli dobra, broń można powiedzieć, że mamy jeszcze ewentualnie sobie runkę, byśmy chcieli znaleźć. Błyskawica 28. Zimno 29, czyli to powinno nam styknąć, więc dobra, no podmienimy teraz i teraz jest tak naprawdę komplet i możemy szukać hełmu. Dobra, tylko że co ja bym jeszcze tutaj chciał, chyba tego nie będę rozmontowywał, bo szkoda mi na razie slotu. Będziemy chcieli sobie później ewentualnie coś tam rozmontować z lochów. Dobra, czyli szukamy jeszcze hełmu i szukamy jeszcze broni dla towarzyszy ewentualnie i mamy hełmik, z tym, że jest to hełmik na wszystkie statystyki, także no niestety nas to zbytnio nie robi. Mamy jakiś paseczek, ale też nas nie robi za bardzo. Klata, no nie, niestety bardzo nas to nie jakby nie satysfakcjonuje po prostu. I jest hełmik na 3 staty, tylko sporo tego pancerza tracimy niestety. Wiecie co, no weźmiemy go na razie go tutaj podmienimy w razie czego, jakbyśmy już nie znaleźli, a później jak jeszcze te bronie będziemy szukać dla towarzyszy, to może wleci po prostu jakiś lepszy, ale na razie niech on sobie tutaj będzie. Runka nas zbytnio nie interesuje, więc po prostu robimy odzysk klejnotu, cyk. I dobra, co my tutaj jeszcze potrzebujemy zmienić tak naprawdę? Tutaj musimy zrobić na pewno dziurę, dodaj miejsce na klej, no tutaj też musimy zrobić dziurę. I tak, czy my runki chcemy podmienić? W klacie nie podmieniamy, bo nie ma to sensu. Natomiast w pasku chętnie sobie podmienimy. Czyli lecimy tak, cyk. Tutaj w paseczku. Chociaż nie, poczekajcie, bo to też są punkty życia. No to nie ma sensu, to tak naprawdę nic nie podmieniamy. Tylko po prostu robimy odzysk klejnotu. I tutaj robimy odzysk klejnotu. To na razie zakładamy na dosłownie chwilę. Wrzucamy im tutaj te gemy. No i dobra, i tak naprawdę można powiedzieć, że zbrojownia jest z głowy. Teraz potrzebujemy gabinetu magii i tutaj znaleźć 3 itemki, ale to raczej będzie dosyć proste. Dokładnie, ulepszona jakość przedmiotu, od razu możemy to podmienić. Nie daje nam za wiele, bo to akurat niedawno wymieniałem, ale wiecie, no jak już się przebieramy, to zawsze coś. Dobra, cyk, odzysk klejnotu, cyk, pyk. I dobra, to już jest git, czyli nam jeszcze brakuje pierścionka i wisiorka. Potek nie kupuję, bo jak widzicie mam ich dużo na ponad rok, także no nie ma sensu ich po prostu kupować, jak to w ogóle wygląda tutaj. Plus 42, czyli całkiem sporo. No ale musimy robić dziurę i tak dalej, to nie, może nam się jakieś trafić dziurą, to od razu podmienimy. Zobaczymy jak to będzie wyglądać dalej. Dobra, jest pierścionek, także pierścionek bierzemy, ten nam daje co? Też złoto i też tylko plus 16, to ja te itemki musiałem, jeżeli chodzi o gabinet, to jakoś tam niedawno dostać, na to wychodzi przynajmniej. Podmienimy go od razu, żeby nam tutaj miejsca nie zajmował, nazwijmy to. I dobra, i szukamy jeszcze wisiorka, no w gabinecie, no to niestety na wszystkie cechy, w gabinecie akurat dosyć łatwo się te itemki znajduje, to kupimy, bo i tak będę szukał czegoś tam do kibla. No więc już sobie zakupię ten pierścionek, niech będzie. A w ogóle jak to wygląda, jeżeli chodzi o niego? O, to mu daje na przykład bardzo dużo, więc to już się opłaca podmienić. Tak, odzysk klejnotu, tak, cyk. Bo to jest jednak dużo statystyk. Dobra, i szukamy dalej. No jeszcze tak jak mówię, tylko i wyłącznie wisiorek. I jesteśmy w domu, można powiedzieć, jeżeli chodzi o przebieranie nas. A jeszcze sobie oczywiście poszukamy czegoś dla, no w sensie broni dla tych naszych towarzyszy. Dobra, mamy wisiorek, wisiorka na razie nie podmieniamy, niech on sobie tutaj z boku będzie. I jeszcze w zbrojowni, tylko do ilu byśmy chcieli? Może do 1500, żeby jeszcze coś na tym odcinku, jeżeli chodzi o lożki, poklikać. Więc tak do 1500 poszukamy tych broni, ewentualnie lepszego hełmu dla nas. I później, o, jest jakiś hełm, zobaczcie, 2000. Dobra, tylko jak my to chcemy zrobić? Ten hełm ma runkę taką, że nas zbytnio nie obchodzi. Plus 45, czyli damy tak, to damy sobie na pewno. Zrobimy miejsce na klejnot. Tylko, a nie, bo ja bym musiał, kurde, tutaj ten klejnot w razie stracić. Ten czarny, jeżeli bym chciał mu oddać, no to pójdzie ten hełmik na straty. No niestety, to akurat mój błąd. Tutaj się przyznaję, że nie pomyślałem, mogłem jeszcze zostawić, ale raczej liczyłem, że mi już lepszy hełm nie wypadnie, bo to znaleźć coś, co chcemy, jakąś pojedynczą rzecz w tej grze, no sami wiecie, że jest dosyć ciężko. No ale dobra, trudno, pójdzie na straty.
nic się nie dzieje, szukamy dalej. No to teraz to w zasadzie szukamy tylko i wyłącznie broni i myślę, że będzie git plus 42 runka, łączna odporność, ale to na razie te łączne odporności to nie są ważne. Oczywiście na około tam 300, powiedzmy 80-90 sobie znajdziemy dla, o ile tyle będę grał tutaj, znajdziemy na tym łowcy, znajdziemy sobie takie kompletne sety, wiecie, też dla naszych pachołków, czyli punkty życia plus łączna odporność, żeby one to już miały jakby gotowe. A na razie nie jest to aż takie istotne, po prostu sobie podmieniamy, aby statystyki nam więcej dały. Dobra. Lecimy dalej. Jakieś rękawice są, no te rękawice nie są zbytnio potrzebne nam. No ewentualnie te bronie podmieniam, nie? W jakby te na wszystkie cechy, trudno. Jeżeli nam się nic ciekawego nie wylosuje, no to niestety nie będziemy mieli wyjścia. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o ciebie? Punkty życia, no to wypadałoby zamienić. Natomiast ty masz tutaj o wiele słabszą tą klatę, więc po prostu sobie podmieniamy, odzysk klejnotu, cyk. Dobra, no przy okazji tego barbara możemy poprzebierać, ale innych nie ukrywam, że standardowo mi się nie chce po prostu, bo nie mają wcale takich złych tych itemów. Zresztą ja nie wiem, czy nawet po tym przebraniu na tym łowcy tutaj jakoś nie wiadomo ile zrobię, bo jednak mimo wszystko, no tu słabszy rozrzut, ale to może być dobre dla naszej Kunegundy, dokładnie. Bo tu mimo wszystko, no mam bloki w tych lochach, nie? I nie wiem, czy to przebranie nawet takie dosyć mocne mi dużo da, ale może, no zobaczymy. Nie ma co tutaj, nie ma co gdybać, tylko po prostu jak już wejdziemy do tych lochów, to zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, szukamy dalej. No mamy już broń dla Kunegundy. Spoko, dobrze by było jeszcze dostać przynajmniej z jedną taką na 3 staty. Dobra, jakiś paseczek jest, a pasek to my wymienialiśmy, to nawet nie będę sprawdzał. Nie ma to najmniejszego sensu. Dosyć szybko nam poszło to przebieranie, można powiedzieć, dosyć sprawnie. Chyba najkrótszy odcinek z przebierania samych nas, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, i mamy jakąś broń znowu na 3 staty i wrzucamy ją do kibelka. Od razu kibelek sobie dzisiaj załatwimy i jest coś dla wojownika. Plus 57, dosyć fajny rozrzut, runka taka sama, więc w sumie możemy podmienić, żeby miał na zimno. Cały czas ja nie wiem, czy to na zimno, cały czas piszą, że niby to jest dobre, mieć po prostu tą runę na zimno, więc ja cały czas do tego dążę, że ona tam niby więcej obrażeń daje niż te inne, ale nie wiem, czy to jest właściwy ruch tak naprawdę. Tu mam błyskawica, a co tu jest? Tu jest ogień i ogień, z tego co pamiętam dokładnie, więc no tu nas na razie nie robi. Mógłbym niby zwykłe itemki poszukać, żeby miały po prostu zimno i im pozamieniać, to też by można tak zrobić, ale czy to mi faktycznie dużo da, to akurat nie jestem przekonany. No tam było zimno, ale dosyć mała runa, no tak z 25, przynajmniej 27 może nawet dobrze by było znaleźć, jeżeli chodzi właśnie o te łuki, błyskawice 24, błyskawice 24 też. Dobra, no na razie szukamy broni, a później się tam będziemy zastanawiać. Ewentualnie jak mi tak wypadnie epik i obok jakaś runa, jakaś broń z runą, to wtedy sobie będę zerkał, bo no nie ma na to po prostu czasu. No dwa epiki, ale niestety nie interesujące nas. Tutaj znowu jakieś buciki, ale na wszystkie staty. Więc szukamy dalej. Tutaj broń, ale bez runki żadnej. Tu znowu broń bez runki, no zobaczymy, no tak naprawdę wojownika i Kunegundę już mamy, zostaje nam tylko mag. W ostateczności te dwie bronie na wszystkie staty sobie spróbuję, błyskawice 27 sobie spróbuję zmienić, możemy to kupić. Tych broni tak naprawdę już się nauczyłem, że nigdy za mało, bo nieraz kibel potrafi tak trollować, że czy tam była broń, ale mi się skipnęło, bo był jakiś lag. Miałem takie wrażenie, że była identyczna broń jak ta, nie wiem, możecie mi napisać w komentarzu, że po prostu przez laga mi się skipnęła. Jeżeli to była taka sama jak ta, to na pewno była na 3 staty, więc po prostu przez błąd jakby gry ją pominęliśmy. Także no nie fajnie, jeżeli faktycznie tak było, ale może mi się tylko wydawało. Dobra, mamy jakąś broń 3 statowa, jest ok, nawet spoko runka, nawet spoko rozrzut, tylko teraz dla maga, super, kurde, ale nam to chyba najlepsze przebieranie. Na paladynie nie było tragedii, ale tutaj jest jeszcze lepiej. Ok, odzysk klejnotu, cyk, pyk, no i dobra, skoro mam to tak sprawnie poszło, te bronie by wypadało zostawić, to jeszcze byśmy sobie, to teraz w zasadzie już możemy to popodmieniać, tu sobie zrobimy miejsce na klejnot,
To sobie podmienimy, to sobie podmienimy. Tutaj są punkty życia. Czy my mamy 15? Mamy nawet bez tego. Czyli tu nie musimy runki podmieniać. Poczekajcie, jeszcze sprawdzę, czy na pewno jest wszystko git. Tu jest 5%, tu jest 6% i tu jest 6%. Dobra, to tego już nie podmieniamy. Odzysk klejnotu, robimy cyk. Co dzisiaj chciała wiedźma, bo nawet nie wiem, dzisiaj chciała te talizmany, więc zbytnio nas to nie robi, także dobra, to możemy posprzedawać. To są zwykłe itemki. To będzie w razie do kibla i do kowala, bo wiadomo, bronie dla zwiadowcy nam dają sporo tych surowców, także opłaca się je trzymać. I co? I teraz szukamy jakieś runki fajne na zimno, żeby jeszcze tym naszym, na przykład coś takiego, żeby jeszcze tym naszym towarzyszom popodmieniać. To tak naprawdę bym tego nie robił na odcinku, ale że nam tak sprawnie poszło przebieranie, no to dlaczego nie? 26 nawet przejdzie jeszcze, czyli tak, no na pewno dla Kunegundy damy najmocniejszą, czyli 28, to już możemy sprzedać, chociaż trochę kamienia to daje niby, ale to też jest razy dwa chyba się liczy, możemy w sumie sprawdzić. Tak, razy dwa, dobra, to nie ma co tego rozmontowywać. Tutaj jest 23 od zimna, tutaj jest 25 od ognia. No to dobra, to sobie zamienimy. Tak, zamienimy, mam nadzieję, że tutaj nic nie zepsuje. Okej, tutaj wszystko jest do kibla, to na jutro, to możemy sprzedać i dobra, temu wojownikowi zostawimy 23, już się tutaj nie będziemy bawić. Okej, i teraz tak, co nam jest tak naprawdę potrzebne? Na razie założymy secik na awkę tymczasowo, bo ja będę chciał sprawdzić, co ja tutaj potrzebuję zaczarować. A, bo ja dzisiaj też set na awkę zmieniałem, dobra, to tak naprawdę no muszę zaczarować, można by powiedzieć, że wszystko. To jest co? Zaczaruj swój pas, dobra, czyli to nam jest potrzebne, to nam jest niepotrzebne, to koniecznie. Swoją zbroję, to też zaczarujemy, broń. Na jazdach na innych graczy, no to jest nam potrzebne. Zaczaruj swoje nakrycie głowy na pewno i to też na pewno, okej, czyli to nam by było wszystko potrzebne. A teraz jak to wygląda, jeżeli chodzi o... A co, już ja tutaj zepsułem, czy o co chodzi? A ja mam dwa hełmy. No to ja zepsułem, to ja muszę sobie znaleźć coś na 5% PD, tylko że to nie może być hełm. Okej, no to teraz nie może być to hełm i nie może być to wisiorek. Dobra, no to musimy po... O, jest, na szczęście nie musiałem długo szukać. Dobra, czyli to można powiedzieć, że sprzedajemy. To sobie jeszcze założymy, czy to mi jest, co to był za czar, bo ja nigdy nie pamiętam. To sobie weźmiemy, dobra, wiecie co, już tutaj nie będę myślał, nie będę przedłużał. Rękawice, cyk. I pyk, okej. Trochę tam powiedzmy golda zmarnowałem, bo niektóre rzeczy niepotrzebnie ulepszałem, ale nieważne. Tu mamy 10% PD i tutaj mamy 50% golda ponad, więc wszystko jest git. To są itemki do wiedźmy, droższe, które cały czas trzymam, no bo mi niestety nie chce polecieć. Nie chcę w sensie wiedźma tych itemków, które ja mam. Dobra, i to by było tak naprawdę na tyle. Jeszcze sobie oczywiście ulepszymy te itemki. Tutaj jeszcze musimy zaczarować przedmioty u tych towarzyszy nieszczęsnych. I tyle, dobra, czyli lecimy. Broń sobie weźmiemy razy 10. Czy ja dam radę? Może nie, może nauczeni błędem z Paladyna. Kto nie oglądał, ten niech sobie tam przypomni. Na razie to weźmiemy razy 5 wszystko, tak wstępnie, żeby nam się, wiecie, nie pomieszały, te surowce nie pogubiły, bo to wiecie, jak się ulepsza w cały świat. Co ciekawe, na wojowniku mi wszystko się ładnie poulepszało, natomiast tutaj na tym Paladynie, no to kto nie widział odcinka, niech sobie zobaczy, bo tam no to wyszło całkiem ciekawie. Dobra, i teraz broń lecimy do razy 8. A powiedzmy resztę razy 7 spróbujemy i zobaczymy, czy nam w ogóle starczy surowcy. Razy 7, cyk. Tu razy 7 i tu razy 6. I nam więcej nie starczy. I jak tu nam się poulepszało? Razy 6, razy... Okej, i w razie czego sobie dobijemy tak, żeby mieć tutaj razy 7 na tych trzech itemkach, jak nam tam będzie, jak będziemy mieli jeszcze surowce po prostu. Kamyka nie mamy dużo, ktoś mi pod odcinkiem z wojownika pisał, dlaczego nie ulepszyłeś u pachołków razy 2 wszystkiego. No dlatego, że właśnie miałem podobną ilość kamyka po ulepszeniu sobie co tutaj, więc no nie dam rady ulepszyć. Takie ulepszenia sobie mogę robić na Berku czy Paladynie, gdzie te postacie już trochę stoją i tego kamyka mam naprawdę sporo odłożonego. Zresztą na Paladynie właśnie tak sobie zrobiłem, właśnie tak poulepszałem. Dobra, i co? Dajemy chyba
Golda w statystyki i będziemy lecieć do lochów. Myślę, że nie ma co się tutaj zastanawiać. Dobijemy sobie może do 3-400 tą zręczność na ten moment. I tutaj do 300 bym chciał to HP sobie dobić. A tak generalnie to myślę, że na 3-300 około się zatrzymam, jeżeli chodzi o to HP. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj jeszcze możemy trochę w zręczność. Na 3-300 się zatrzymam, jeżeli chodzi o to HP i sobie będę już ładował tylko i wyłącznie w zręczność. Dobra, czyli wchodzimy do lochów. Pierwsze co robimy, portal. Nie wiem czy go, no właśnie, za wiele mu już tu nie robię, ale okej. Mamy węża ustnego, węża ustny to jest mag. Czy my jesteśmy go w stanie kliknąć po tym przebraniu? No trochę mu tam zbijamy, jakieś próby bliższe są aniżeli przed przebraniem. Poczekajcie, ja jeszcze w ogóle bym chciał sprawdzić, czy na pewno mam wszystko dobrze, żeby potem się nie obudzić nagle i z taką, wiecie, z taką świadomością, że klikałem na czymś złym, ale wygląda na to, że wszystko jest ok. No dobra, no tego węża ustnego powiedzmy do 1850, tutaj nie ma co liczyć na jakieś cuda, no bo to jest niestety mag. Więc samymi obrażeniami go musimy próbować kliknąć. 194 tysiące, no to on jest do machnięcia. W ogóle ktoś mi napisał pod odcinkiem jeszcze z wojownika, że jeżeli przeciwnik ma ponad 400 poziom, to wtedy jest ten, jakby daje to 300 milionów expa, czyli jest ten ta blokada na 300 milionach, a jeżeli ma mniejszy poziom, to jest mniej tego expa. I dziękuję za tą informację, bo prawdę mówiąc nie wiedziałem o tym. Tyle tutaj klikam te lochy, tyle tego robię wszystkiego, ale nie miałem pojęcia, także dziękuję, że ktoś mi to napisał. No i w sumie to jest takie ciekawe i teraz już nie będę, wiecie, się zastanawiał, bo na przykład wiem, że taki wężoustny mi tego expa 300 milionów nie da, ale na pewno da sporo, nie, mimo wszystko. To już jest 13 poziom w tym Hemoridorze, więc dosyć późno, że tak powiem. Ale zobaczcie, że chcieliśmy do 1850, no dobra, do 1700, no było kilka takich prób, że dosłownie na pstryknięcie. Ja jeszcze bym chciał zobaczyć, co ja tutaj teraz w twierdzy buduję, w sensie w podziemiu buduję, ale traktor, dobra. No ten trener na 15 by się na pewno przydał, zwłaszcza w walce z tymi magami, no ale dobra, no trudno, zobaczymy. No może do tego 1700 dobijemy i zobaczymy, jak to wyjdzie, może jakaś próba będzie taka, wiecie, bliższa. W sensie, no już były 2 miliony, było tam 200 tysięcy, no to już takie bliższej się nie da, już możemy go tylko i wyłącznie zabić. Gdyby takich prób nie było, to już bym go tutaj przestał klikać. Ale kurde, może on by był do zrobienia. No a jeżeli nie teraz, no to na pewno kwestia tam dosłownie kilku dni i go machniemy. Oj, no szkoda, właśnie to jest to, na wojowniku tam, nie wiem czy kojarzycie, 5 na 20 chyba 13 piętro wydałem na odcinku chyba z 300 grzybów, coś koło tego i nie chciało paść, a potem na drugi dzień wydałem 3 i padło, więc no tak to jest niestety z tymi lochami, fajnie jakby padały na odcinku, no ale że nie chcą, no to trudno. Dobra, lecimy dalej, mamy meduzę, meduza to jest mag i jego chyba nawet po tym przebraniu jeszcze nie zrobimy, także nie ma co klikać. Dalej, kogo my tu mamy? Teraz mamy Diabolores. Diabolores to także jest mag. No tam było jakieś 17 milionów. 24 miliony, no ze 104. No ona jest dosyć mocna tak naprawdę, jeżeli chodzi właśnie o to, ile ma HP, można powiedzieć, że jest dosyć wytrzymała. No tam 2 miliony. No też są te bliskie próby, tak samo jak z tym wężoustnym. No ale sami zobaczcie, że no nie chcę dopaść. Dobra, do 1550 powiedzmy, tam około 100 grzybów sobie na nią wydamy, no a jeżeli nie padnie, no to lecimy dalej. No ja się dzisiaj tak naprawdę najbardziej zapatruję na to Tornado 486, bo jednak pamiętamy, że ostatnio na ostatnim odcinku, gdzie się przygotowywałem do Epika, to Tornado tam zostało mu 9 milionów, no jeżeli my byśmy mieli wtedy chociaż lepszą broń przynajmniej, no to Tornado by padło. A ja wiadomo, że jeżeli to Tornado 486 i 488 to są bloki, przeważnie jak pada 486 to i 488 pada dosyć szybko, no i wtedy się odblokowuje, możemy lecieć tak naprawdę nawet do 600 Tornada bez przerwy, no a to jak sami się możecie domyślać, jest naprawdę dużo expa, dlatego ja tutaj będę się chciał skupić na tym Tornadzie bardziej, aniżeli właśnie te pojedyncze lochy klikać. No i spróbujemy, może to tam jakoś wyjdzie, nie? Dobra, mamy uświęconą, aha, to już klikałem. Mamy tutaj choleryczkę Hanę, ale ona jest raczej nie do zrobienia, no ona jest za mocna zdecydowanie. Jakąś taką bliższą próbę bym chciał tutaj sobie zapisać, żeby ewentualnie sprawdzić, czy coś możemy tutaj więcej wycisnąć. No, na sami widzicie, że generalnie nas pewnie ściąga na hita.
jednego góra 2. No kurde, akurat teraz nie ma bliskich prób, tam widziałem, że było 7 milionów, że było... No daj jakąś próbę bliską, 13 milionów, no to nie jest taka, no tam było 10, to nie jest wcale taka bliska próba. No dawaj, no generalnie przeważnie tutaj za wiele nie robimy, dobra, no niecałe 10 niech będzie, zobaczmy jak to wygląda. Choleryczka Hana, krytyk z naszej strony, z jej strony zwykły. No i ona tu daje kryta, ale chyba nawet jakby dała zwykłego, to i tak by nas zabiła. Także dobra, no nie ma co, no ja tutaj ostatnio użyłem klikem i to jest na pewno jeszcze no minimum 5 leveli, żeby coś tutaj podziałać, cokolwiek tak naprawdę. No i dobra, mamy Lokiego, Loki jest nie do ruszenia. No widzicie, to już jest ten poziom, że my tutaj tych lochów za wiele mimo wszystko nie zrobimy, ale możemy popróbować. I teraz jest chłopięcy Brian. Chłopięcy Brian to jest wojownik, więc no nasze odrodzenia jakby tam jakieś ciekawe siadły, to może i byśmy byli go w stanie zrobić nawet dzisiaj. Tylko że widzicie, no tam Elon ma 126 milionów, no tam były jakieś próby po 30, po 35, no ale jednak mimo wszystko wydaje mi się, że to będzie ciężkie, no tutaj tych odrodzeń sporo byśmy potrzebowali, aby go machnąć. Ale oczywiście nie mówię, że to nie jest do zrobienia, to wszystko jest do zrobienia, tylko no sami widzicie, że akurat jest taki pech, że nie chce to paść. Naprawdę byśmy musieli tutaj bardzo długo spędzić w jednym lochu, aby machnąć chociażby tych magów, czy nawet tego Briana, czy tam Briana, no nie wiem, możecie mi napisać jak to się czyta, bo będzie znowu, że źle wymawiam te nazwy. No generalnie tutaj mu około 20-30 milionów zbijamy. Jak tam się pewnie odrodzimy 2-3 razy, to wtedy jakieś tam bliższe próby są. No ale i tak szału nie ma. Dobra, no do 1300 możemy poklikać i przechodzimy do strefy mroku. Pamiętamy, że w strefie mroku ostatnio machnęliśmy jednego przeciwnika w 13 piętrze. 1300 grzybów, tak jak mówiłem jeszcze na niego. No i teraz mamy tam chyba jakiegoś wojownika, tam było w ogóle 14 milionów, czyli też już no dosyć fajna próba. No na pewno mówię, no na tych magów by mi się przydał trener 15, ale nie miałem dusz niestety, jak skończył mi się zrobić, jak mi się zrobiło serce na 15, więc sobie po prostu zacząłem traktorek budować. Na tego trenera będę musiał później zadbać o niego, okej, no niestety nie chciał paść, no zobaczcie, wszystko nowe, wszystko świeży ekwipunek, a my tutaj nic nie możemy zrobić. Sutener Petyr, no to jest mag, on jest jeszcze nie do zrobienia, dobra. Na tego sobie zużyjemy powiedzmy ze 150 grzybów, może 200. No zobaczcie, że tutaj trochę mu zbijamy, około połowę mniej więcej. No może jakby jakaś fajniejsza próba, taka wiecie, gdzie tam Kunegunda podziała, my się trochę poodradzamy, to on by był do zrobienia, no opadł. Padł, zobaczcie, tylko mi się nie zapisało nawet, kurde, szkoda. O, widzicie, że nie mam tego zapisanego, już zacząłem klikać tego kolejnego, przez to na pewno już tamtej walki nie zobaczymy, no ale dobra, padł w miarę szybko. No i teraz co tutaj z tym motu z podbijakiem? No, dostaliśmy za niego 300 milionów, więc spoko. A czy ten motu by był do zrobienia? Wydaje mi się, że jeszcze nie, bo to jest to, co ja wspominałem na poprzednim odcinku, że tych ostatnich trzech wojowników w tym 13 piętrze, jeden jest o tyle mocniejszy od drugiego, że no tutaj nie da się jakby tak ciągiem pocisnąć. W sensie no, może i by się dało, ale to by trzeba naprawdę dużo szczęścia. Raczej tutaj, jak sami widzimy, potrzeba będzie czasu, żeby tego motu pokonać, a jak jego pokonamy, to znowu będzie potrzeba czasu, żeby pokonać dziesiątego. Właśnie tam w tym 13 piętrze i wtedy będziemy mogli sobie peta złapać w mroku. No ale on jest tutaj na razie nie do zrobienia. Dobra, idziemy do tornada. Na to tornado będziemy chcieli troszeczkę wydać, troszeczkę popróbować. Natomiast jeżeli to tornado by nam nie padło, no to jeszcze może wrócimy do tych magów, jeszcze spróbujemy ich tam dziabnąć. No ale zobaczcie, no 23 miliony, okej, okay. Pierwsza bliska próba. No ale pamiętamy, że na starym ekwipunku było 9 milionów. No i to już było jakiś czas temu, więc też statystyki na pewno wpadły, wszystko wpadło. Także no z logicznego punktu widzenia powinien on paść, no ale z punktu widzenia nazwijmy to shakesowego, no to zapewne jeszcze nie padnie, zapewne jeszcze będziemy się tutaj z nim męczyć troszeczkę. No ale zobaczymy, no tam 34 miliony, znowu 34. Coś często do 34 jest, nie wiem dlaczego. Czy to tak po prostu działa matematyka, że tyle mu jesteśmy w stanie wyciągnąć.
Na ten moment, w sensie no na pewno więcej, ale jeżeli tam na przykład się odrodzimy załóżmy 4 razy, to mu generalnie tyle zostawiamy, coś w tym stylu. Nie wiem czy tak jest, ale może ma to jakiś tam głębszy sens, nieistotne. No próbujemy go, ile ja tu bym chciał na niego, no tak nawet do 700 grzybów powiedzmy. Będziemy go próbować dalej machnąć, 31 tam było chyba milionów, no ze 150 prawie to jednak mu sporo zbijamy. Jeszcze dosłownie może jedno odrodzonko i byśmy byli go w stanie machnąć. No ale zobaczymy, no może się uda, jestem pozytywnej myśli, nazwijmy to, 47 tam było, 76. Jakbym tak szybko nie klikał, to bym sobie jakąś bliższą próbę zostawił, ale nie ukrywam, że mi się nie chce po prostu. Bo dłużej schodzi, a to ma być odcinek jakiś w miarę dynamiczny i tak nam szybko to przebieranie poszło. Wiem, że znaczna część osób przebierania nie lubi, niektórzy po prostu skipują przebieranie na lochy i to już też zresztą mówiłem na odcinku, ale mi się wydaje, ja na przykład lubię oglądać jak ktoś się przebiera w Shakesie, nie? Chociaż jedynym takim można powiedzieć YouTube'owym świrem, który tam się przebiera na odcinkach, to jest od czasu do czasu Zakreble, to też nie jest tam często. 21 milionów widziałem, nie jest często, ale on nieraz właśnie wrzuca te odcinki z przebierania i mi to się na przykład miło ogląda, więc no to mówię, zależy od tam predyspozycji, co kto lubi, niektórzy lubią od razu przejść jak ktoś nawala enter, no ale to wiadomo, różnie to wygląda. Dobra, no i co, no 111 milionów, no generalnie za dużo mu tutaj nie robimy, no ta złota próba, jeżeli bym miał wtedy przynajmniej lepszą broń, to na pewno by padł. Tam gdzie było te 9 milionów, to jest na ostatnim odcinku z łowcy, kto tam nie widział, to sobie może wbić i zobaczyć, że właśnie była taka próba, zresztą nawet na miniaturce macie, 470 tysięcy, no nie, to była idealna próba tak naprawdę. Kurde, 13 milionów teraz, no nie, no zobaczcie, że on jest do zrobienia na pewno. Oj, no widzicie, no i to jest właśnie troll ze strony tej gry. 300 tysięcy HP ze 148 milionów. To jest przecież, no nie wiem, no i draśnięcie dosłownie. Oj, no i pewnie się skończy tak, że nie będziemy w stanie go tutaj pokonać, znając życie, no ale cóż. Tak to wygląda. No mówiłem do 700, ale dobra, polecimy do 500, niech będzie. Niech będzie te 500 grzybów. No próbujemy. No tak do tej pory tylko jeden log udało się pokonać w tym 13 piętrze, także no szału nie ma. Biorąc pod uwagę tam 12 milionów, biorąc pod uwagę, że się przebraliśmy i mamy wszystko nowe. Itemki, pachołki też mają nowe i świeżutkie, także super. Ale sami widzicie, że nie za wiele nam to nie dało. No ten 350, chociaż fajnie by było wbić, nie ukrywam. No ale zobaczymy, 6 milionów, znowu taka bliziutka próba. No dobra, no do tego 500 popróbujemy, a potem około 150 na właśnie tamtych magów i ewentualnie ten Esteros. I będziemy sobie kończyć dzisiaj ten odcinek. No przebrać się przebraliśmy, więc tak naprawdę spoko, itemki mamy świeże. Lochy, no to kwestia czasu, jak nie dzisiaj, no to tam za kilka dni pewnie coś będziemy w stanie ruszyć. Także no wiecie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Grunt, że tutaj udało nam się w miarę szybko i sprawnie przebrać. A dalej będziemy patrzeć, no ale to jest irytujące, bo wiecie, na Wojowniku było to samo, że dużo lochów mi nie chciało pójść na odcinku, a później jak sobie klikałem, to one na luzie padały, ale tutaj wiadomo, nie będę klikał, Wojownik to jest taka wyjątkowa postać, w której tam jako jedyna chyba, gdzie tak naprawdę no co godzinę próbuję jakiś loch darmówkami i tak dalej, natomiast na innych postaciach sobie wszystko zostawiam na odcinki, tak więc no wiecie jak to wygląda. Tutaj na pewno nic nie ruszymy, tylko po prostu za jakiś czas znowu coś z tego nagram i znowu może uda się popchnąć. Dobra, no jeszcze 60 prób, delikatnie ponad. No i może, no jakie były próby, no tak naprawdę ile, tam chyba ta jedna 6 milionów i ta, gdzie tam zostało 350 tysięcy i to wszystko. Generalnie więcej takich bliskich prób nie było, jeżeli chodzi o tego silnego gula. Były tam oczywiście takie 30 milionów, no ale padł. Dobra, padł, super. Okej, udało się. Mamy coś do kociołka i to dosyć drogie. Nawet dwie rzeczy do kociołka, okej. Mamy coś dla aha, to nam wypadły rękawice dla tutaj maga.
plus 12, ale nie chcemy tego za bardzo podmieniać na razie. Dobra, super, ja bym to chciał zobaczyć w ogóle. Silny ghoul. Nie będziemy tutaj oczywiście oglądać całej walki, bo na pewno jest długa, tylko sobie policzymy odrodzenia. Pierwsze odrodzenie, dosyć sporo, zobaczcie, za pierwszym razem mu aż tyle zabraliśmy. Dosyć dużo, dobra, drugie odrodzenie. Jak to tu wygląda? No strasznie mocne te kryty. I trzecie odrodzenie, ale nawet jeżeli by tam poszły kryty, to by nam wystarczyły zaledwie dwa odrodzenia. No to zobaczcie, że to wcale nie było takie trudne. I dobra, i teraz mamy kolejną blokadę. I teraz z nim znowu będzie tutaj męczarnia. 56 tysięcy siły. No i jeszcze jego. No przeważnie jak tego pierwszego pokonywałem, to i tego drugiego udało mi się pokonać. Ale tutaj może wcale nie być tak kolorowo. Zresztą sami widzicie. No a jeżeli jego byśmy pokonali, no to potem to tornado już idzie za darmo, tak jak mówiłem, no do 600 poziomu, jak nie dalej. Ale dobra, no z tego co widzę, z nim może być ciężko. Także do 400 go poklikamy i później jeszcze sobie wrócimy do tych magów. Jeżeli tych dwóch magów by się udało pokonać, to może ten 350 by dzisiaj wleciał. A jeżeli nie, no to by niewiele brakowało. No fajnie by było tego kota, kurde, pokonać. To jest właśnie to, czego się bałem, że już tutaj dużo stracimy na tego gula, to potem się na kocie zatrzymamy, no i tam 14 milionów, pierwsza bliska próba tego kota w ogóle, no i to nam za wiele nie da, ale dobra, no jeden blok już jest pchnięty, na kolejnym odcinku się skupimy na tym drugim bloku, czyli na tym kocie, oj, tutaj walnąłem mikrofon, sorki. Na tym drugim kocie się skupimy, w sensie na tym drugim bloku i być może na kolejnym odcinku zrobimy sobie na przykład tylko i wyłącznie odcinek z tornada, gdzie będziemy pchać to jak głupi, no ale to oczywiście zobaczymy jeszcze. Dobra, lecimy najpierw do tej Diabolores może, spróbujemy ją sobie tutaj machnąć, tylko ja mam jeszcze golda do wydania, więc sobie możemy machnąć jedną zręczność, no nie za wiele, ale dobra. Okej, Diabolores padła, super, zobaczymy od razu ile dostaliśmy za nią, trochę nam dała, 12 milionów, no ona jest dosyć tanki, ale zobaczcie, że w miarę szybko, jakieś tutaj kryty nam zaczęły padać z wyższej półki, 30 prawie 2 miliony, no i zobaczcie, 193 i jakieś rękawice, z tym, że one są 2,5 miliona, no to nie tanie, nie drogie, na razie niech będą, bo i tak nas to, wiecie, nie rusza zbytnio, że one sobie tam leżą. Oj, te infernusy, co to jest? To jest wojownik, one by może padły jeszcze, przynajmniej tak wyglądają, dokładnie, i mamy 350 poziom, więc super, udało się wbić. Mamy dosyć tani ten, no to możemy go od razu do rozmontowania. No i mamy tutaj bestyjkę Belle, no to ona jest raczej nie do ruszenia, tak mi się wydaje. Na pewno jest prędzej do ruszenia ten Hemoridor, dlatego ja nie chcę na tą bestyjkę za wiele wydawać, bo Hemoridor padł. Zobaczcie, wcześniej tyle na nich zużyliśmy i byli w ogóle nie do ruszenia, a teraz dosłownie kilka prób i udało nam się ich pokonać. Samowar Blady to jest... jak on miał? Zabójca, dokładnie, bo on tam nas uderza z dwóch broni, zresztą on jest zbugowany, jak sami możecie zobaczyć. Z pierwszej bije normalnie, a z drugiej nam bije po dwa albo po cztery, zaraz to zobaczycie, mam nadzieję. O, dokładnie, widzicie, minus 4, więc i to krytem, czyli normalnie by było minus 2 tam, powiedzmy, zwykłym ciosem, więc on jest po prostu zbugowany już odkąd, nie wiem, odkąd pamiętam, ale nic z tym nie robią, żeby go naprawić. Dobra, no i co, czy my tą Belle jeszcze jesteśmy w stanie tutaj popchnąć? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że raczej ona ciężko, żeby ją tutaj machnąć. Dobra, możemy jeszcze zrobić tak, że wydamy sobie 100 na Esteros, przynajmniej spróbujemy. I 100 na tego kota, jeszcze spróbujemy. I tak naprawdę to by było na tyle. I 100 ja sobie zostawiam standardowo tutaj na awkę i na jakieś tam ogarnianie postaci. I wszystko z tego łowcy, no 350 wbity, więc można powiedzieć, że jestem zadowolony po części, chociaż no widzicie, tutaj dosłownie levele na nas czekają, ten Esteros jest jeszcze do pchnięcia i to z tego tornado, no to na pewno wbijemy z 2-3 poziomy, jeżeli uda się tego kota pokonać, no ale sami widzicie, że nie jest to takie proste, to raz, a dwa, że już po prostu niewiele brakuje. Itemki już mamy takie, jak mieć powinniśmy, teraz po prostu kwestia szczęścia, jeżeli chodzi o odrodzenia
i jesteśmy w stanie bez większych problemów to wszystko przepchnąć, ale to już na kolejnym odcinku, już przynajmniej będę wiedział, że co mam tutaj robić, z czego nagram tam za parę dni znowu odcinek, no bo jest tutaj, tak jak mówię, jest sporo do roboty na tym łowcy i jest to przede wszystkim możliwe do zrobienia. Dobra, no niestety jest teraz nic, no to teraz próbujemy tego kota, level co prawda jeden wbiliśmy, no za wiele nam to na pewno nie dało. No ale może coś tu jesteśmy w stanie poklikać. Prawie 40 minut, no długie te odcinki wychodzą, jeżeli chodzi o te epickie. Dlatego też, tak jak wspomniałem, no teraz będzie jakaś przerwa z odcinkami z 2-3 dni. Ja sobie, można powiedzieć, nazwijmy to odpocznę, w cudzysłowie, od nagrywania. Wy sobie na spokojnie ponadrabiacie te odcinki, bo wiadomo, niektórzy na przykład dzielą sobie na pół i jednego dnia oglądają tam, załóżmy, 25 minut, a drugiego 25, coś takiego. Także wy sobie to na spokojnie ponadrabiajcie i potem tam z jakimiś już spokojniejszymi odcinkami wrócimy na pewno. No dobra, no dawaj, jeszcze 15 prób. No nawet jakby on padł, to byśmy tu za wiele nie zrobili, ale już byśmy wiedzieli, co będziemy mieli do roboty w kolejnym odcinku. No ale niestety, jak widzicie, nie jest on do zrobienia. Dobra, to by było chyba na tyle. Ja wam dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, no to oczywiście możecie zostawić kciuka w górę, możecie wbijać na Discorda dla widzów, który jest w przypiętym komentarzu. Subskrypcję z dzwoneczkiem zostawcie standardowo, jakiś komentarz napiszcie, jak wam się w ogóle ten maraton epicki podobał, 3 postacie ogarnięte, można powiedzieć, że z każdej jestem zadowolony, także git, wydaje mi się, że git. Ja wam dziękuję za oglądanie, dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się i cześć.